Czyli tak, temat tego, tej, powiedzmy już tych kilku nauczeń, tej serii, to jest tak jak poprzednio, a jak było za dni Noego według słów Pana Jezusa, co nie? I pierwszy temat był kosmologia biblijna, czyli niebo i ziemia według Biblii. Przeszliśmy przez prawie przez całą Biblię na temat tego, co Pismo Święte mówi, jak wygląda niebo i ziemia. I wiecie co, wielu ludzi się koncentruje na samej ziemi, ale mi tak naprawdę bardziej w tym nauczaniu chodziło o kopułę, czyli o firmament. O to, że jesteśmy pod firmamentem, zamknięci, że nie ma kosmosu, nie? Bo tam tak naprawdę to nam tak wielkiej różnicy nie robi, to czy ziemia jest, jaki jest jej wygląd. Ale jest, jak Biblia mówi, to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, co Biblia mówi, bo no bo tak Biblia mówi, no nie? I teraz kolejny powinien być historia biblijna, czyli prawdziwe legendy, ale ten temat jeszcze zostawię, dlatego że po tym pierwszym temacie, ja tam we wprowadzeniu wspomniałem o paru różnych rzeczach, między innymi o tym, że w szóstym rozdziale tego pierwszej Księgi Mojżeszowej jest napisane o aniołach, którzy stąpili na ziemię i że w sumie oni byli w pewnym sensie powodem zniszczenia, co w efekcie spowodowało, że Bóg sprowadził potop. I teraz ta myśl o tych aniołach jest taka, że Słowo Boże mówi, że synowie Boży zeszli, czyli tak. Teraz zrobię taki dodatek. Czyli tak, kim byli synowie Boży? Wiecie, dlaczego ten temat generalnie jest zaniedbany? Dlatego, że w seminariach nauczają, że synowie Boży, o czym zaraz będziemy zresztą mówić, to po prostu byli synowie Seta i to się na tym kończy. Nie? I no, rodzili mi się może wysocy synowie, nie? Czy dzieci wysokie były, whatever. Nie? I dlatego ten temat jest po prostu tak zaniedbany. Arka, generalnie temat Arki, to wszyscy wiemy jaki jest. Nie? To jest dobry temat dla dzieci. Arka, tak mówię, często się kojarzy, że żyrafa wystaje głowa, jakaś tam hipopotam i płyną. Nie? I podobnie z Goliatem na przykład. Nie? To jest taka dobra, też dobry przykład albo dla dzieci, albo dla nas walczymy z wielkimi problemami. Nie? Takie, rozumiecie, nigdy tak naprawdę, powiem, może wy tak, ja nie przypominam sobie, żebym w naturalnym nauczaniu, to nie jest wina niczyja, ale w normalnym nauczaniu słuchał tego nauczania w jego takim nawet prawidłowym, duchowym kontekście, wymiarze. Nie? I dlatego myślę, że jest ważne teraz, żeby wrócić się do tego, bo to jest naprawdę, jeżeli już przejdziemy do końca ten cały temat, zobaczycie, ile tam jest rzeczy, które nam gdzieś umknęły, dlatego że może ktoś po prostu, znaczy może po prostu tego się nie nauczy, albo w dziwny sposób z jakiegoś powodu się je omija. A z drugiej strony na przykład księga na przykład Henocha, bo tam są w tych różnych apokryficznych, czy tam powiedzmy inaczej nazywają się te księgi też, w księgach jest dużo szczegółów opisanych, czegoś, czego Biblia nie pisze, nie? Nie mówi o nich. I dużo ludzi się tego bardzo boi. W ogóle, wiecie, apokryfy czy coś. Do apokryfów ktoś kiedyś powiedział, że trzeba dojrzeć, nie? Tak jak do różnych nauczeń trzeba dojrzeć, nie? Ja kiedyś pamiętam, jak brat Mirosław Milewski w naszym kościele na kazaniu zacytował apokryf, nie? Zacytował Księgę Machabejską, coś tam z niej. Ja nawet mam gdzieś tu moją starą Biblię, nie wiem chyba, czy mam. Ja mam Biblię warszawską, moja pierwsza Biblia i ona ma w środku apokryfy, wiecie? Jak mi Kasia ją kiedyś kupiła, jeszcze nie byłem tak chrześcijaninem, tylko tak po prostu no, już szukałem Boga i tak dalej, to przeczytałem wszystko i przeczytałem te apokryfy. Ja nawet nie wiedziałem, że to są jakieś... Rozumiecie, skoro w Biblii jest, no to czytam, przeczytałem wszystko, nie? I dzięki temu, bo nie wiem, czy kiedykolwiek bym później przeczytał, przeczytałem sobie też apokryfy i w którychś tam miejscach zauważyłem, że coś nie trybi, dziwnie takie trochę, bo naprawdę, czytając pierwszy raz Biblię, Stary Testament, jak zacząłem apokryfy czytać, to tak miałem w kilku miejscach pytania, co nie? Ale nic to. Chodzi o to, że apokryfy nie są może natchnione, ale to są historyczne źródła, co nie? I czasami, kiedy słuchamy na kazaniach nawet pastorów, oni też cytują innych ludzi, nie? Ile razy słyszeliście C.S. Lewisa, że ktoś cytował, co nie? Słyszeliście? Albo innych jakiś Spurgeona czy kogoś. To też nie byli ich książki, czy ich te nie są, załóżmy, rozumiecie, natchnione, załóżmy. One są natchnione w pewnym sensie, ale nie są kanoniczne, o tak? Rozumiemy, o co chodzi, czyli, ale są pożyteczne, nie? Są pewne rzeczy, są pożyteczne, nie? Do zrozumienia, do tego. A apokryfy dają kontekst historyczny. Zresztą o tym zaraz też powiem. I teraz tak. Czyli już powiedziałem o tym, że dostajemy różne komentarze na te tematy i wiemy, że tych tematów na ten temat się nie słyszy co niedzielę, bardzo właściwie rzadko się słyszy. Także pierwszy temat, kim byli synowie Boży w pierwszej Mojżeszowej? Nie? Macie Biblię, to sobie otwórzcie, żebyśmy mogli tam ewentualnie śledzić razem. Zanim
zaczniemy o nich mówić, to chciałem wam powiedzieć o aniołach, co nie? Bo generalnie, jeśli bym powiedział słowo anioł, co nie? To wszyscy wiemy, o co chodzi, prawda? To chodzi o tą, powiedzmy, taką istotę niebiańską, tak? Tak rozumiemy anioł, co nie? Anioł dosłownie to znaczy posłaniec. Hebrajskie słowo malak, greckie agelos. I to jest ten ktoś, kto został wysłany z wiadomością, nie? Generalnie wszyscy mówimy anioł, ale aniołów są, w Biblii jest wymienionych ze 3 czy 4, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać nawet, nie? Kategorie, klasy aniołów. I nie wszyscy są posłańcami. Tu na dole, nie wiem czy widać stamtąd, jest taki werset z Malachiasza. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. Co nie? Jest mowa o kapłanie, ale to słowo tutaj jest posłańcem, to jest to słowo malak. Gdyż on jest aniołem, jakby to dokładnie przetłumaczyli, Pana. Czyli anioł to jest posłaniec. Jest napisane, że czasami anioł Pana przychodził, czyli czasami Bóg jest anioł pański, czyli jest posłańcem. Rozumiecie? Ale generalnie mówimy anioł, co nie? Ale musimy wiedzieć, że to jest tytuł, nie? Dla aniołów. Aniołowie to są generalnie niebiańskie istoty duchowe. Boże stworzenia w tym świecie takim, powiedzmy, niebiańskim. Dobra. I teraz tak, ten pierwszy werset, pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 6, od 1 do 4, i to jest Biblia Warszawska. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli znani. I teraz tak, są, jeśli chodzi o tych synów Bożych, to są, generalnie są cztery teorie, może więcej, ja o czterech słyszałem. Dwie bardzo główne teorie. Pierwsza to ta, że to byli synowie Seta, pobożnego tego, powiedzmy syna, trzeciego syna Adama i Ewy, jego potomkowie, a córki to były córki Kaina, czyli pogańskie nawet, co nie? I teraz mam takie tutaj z encyklopedii, z leksykonu biblijnego znalazłem coś takiego, takie określenie. Anakici określeni zostali jako Nephilim, olbrzymi, słowem, które pojawia się jeszcze tylko w Księdze Rodzaju 6.4. Biblia Tysiąclecia, giganci tam używa słowa. Na tej podstawie można sądzić, że Nephilim powstało z połączenia synów Boga z córkami człowieczymi. Co do tego, kogo mamy rozumieć pod pojęciem synów Boga, istnieją jednak różnice zdań. Mocno rozpowszechniona interpretacja, że chodzi tu jak w Hioba, 1.6, 2.1, 38, 7, o istoty pozaziemskie. Wspiera również Juda 6.7. Podczas gdy z drugiej strony wypowiedzi Jezusa o istocie aniołów w Mateusza 22.30 wydaje się negować ich możliwość związku z człowiekiem. Dlatego sądzono, że w przypadku synów Boga chodziło o ludzi i to o takich, którzy czcili Pana jako Boga, potem jednak ożenili się z pogańskimi, bezbożnymi kobietami tylko ze względu na ich zewnętrzną urodę. W każdym razie opis początków Nephilim prowadzi do złamania boskiego porządku. I nie wiem, czy to powiedziałem tu przed chwilą, te cztery, może to będzie za chwilę, te cztery główne teorie, mam to w slajdzie gdzieś tu, to są, tak jak powiedziałem, pierwsza synowie Seta i córki Kaina, Kaina po polsku, aniołowie i córki ludzkie. To są dwie główne rzeczy, je trochę rozpatrzymy teraz. Trzecia to jest to, że byli to mężczyźni, byli takimi po prostu rządzącymi, władcami, a kobiety były takie, powiedzmy, zwykłe, proste jakieś tam, nie? Jest bardzo podobna do tej synowie Seta i córki Kaina. A czwarta to to, że to byli przybysze z obcych planet, czy przybysze z obcej planety i ludzkie kobiety, nie? Czyli rozpoczniemy od tych synów Seta i córek Kaina. I wersetem, który ma potwierdzać to, że tak było, jest to, że napisane jest w 4:26, Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. I ten werset w języku hebrajskim, jak się w niego wejdzie, tutaj jest napisane, wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Okay. On bi as halal kara shem yahweh.
to słowo zaczęto wzywać, co nie? Halal, znaczy przebić, przebity, zabity, rana, ranny, zanieczyścić, zbezcześcić, zhańbiony. I ogłaszać, wzywać, nie? Czyli tutaj poniżej można byłoby go po prostu przeczytać. Wtedy zaczęto bezcześcić, hańbić imię Boga, nie? I tak on dosłownie powinien brzmieć. I te same słowo, halal, tutaj ono występuje w tym wersecie, dobrze mówię? Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego, jam jest Pan. Tu jest to same słowo, nie? Czyli jest znieważam użyte. Te słowo też występuje w 53 rozdziale Izajasza, w 5 wersecie, gdzie jest napisane, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Znamy to wszyscy, nie? Czyli to on zraniony, to jest to same słowo, nie? Czyli oni nie, wiecie, oni zaczęli wzywać, oni zaczęli bluźnić Bogu, jest napisane. Czyli ten werset tak naprawdę, jakby ktoś go dobrze przetłumaczył, to już eliminuje synów pobożnych Seta, nie? Także tyle, nie? Córki ludzkie, co nie? Jest napisane, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne, wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli, co nie? Córki ludzkie, jeszcze może dodam, te numerki, które tu widzicie, to jest numer słowa w konkordancji Stronga. Nie? Czyli pod jakim słowem w konkordancji Stronga występuje to słowo i tam są tony komentarzy do niego. Naprawdę nad jednym słowem tam można poświęcić nie wiem ile dni, nie? Zależy ten. Także bardzo dobrze. Czyli córki ludzkie, benoft ha Adam. Czyli dosłownie córki Adama. Do dzisiaj słowo Adam po hebrajsku znaczy człowiek. Co nie? Współczesnym nawet hebrajskim. Córki ludzkie, benoft, córki Adama. Tak? Córki człowieka. Co nie? Tutaj są jeszcze linki do tych słów, jakby ktoś chciał się sprawdzić. I więc były to córki człowieka, nie jest napisane, że to były córki Kaina. Okay. Synowie Seta także byli córkami, synami Adama, co nie? Nie było żadnych tych, powiedzmy, jakichś odstępstw od tego. Nie? Jeszcze jedną myśl, że więc sobie za żony. Jeszcze biorąc słowo tutaj za żony, ono też jest dosłownym tym słowem, które mówi dosłownie o ślubach, co nie? Jeśli się brało, wychodziło za mąż legalnie, w normalny sposób, to jest to samo słowo, czyli wygląda z tego, że ci aniołowie nie robili tego na siłę, nie? Że te kobiety się zgadzały ku temu i że to po prostu wszystko było ten. Czyli nie było przemocy, coś w tym rodzaju, tak? Dalej, porozmawiamy teraz o potomstwie. W owych czasach również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. Czyli ten werset i jeszcze to są mocarze, którzy z dawien dawna byli znani. Byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. Czyli rozumiemy, że potomstwem tych ludzi byli olbrzymi. To nie jest, że tam oni sobie już byli skądś czy cokolwiek, że byli na ziemi olbrzymi. Olbrzymi, nie? Jest napisane, których im one rodziły. Czyli rozumiemy, że ci olbrzymi brali się z tego, nie? Dzisiaj Kasia się zapytała, czy ładniejszego olbrzyma nie ma, nie? A on tu se stoi, konia se trzyma w ręce, nie? Ona mówi, nie mogłeś dać Goliata czy kogoś? Ja mówię, Goliat i jemu to do kolan sięgał, nie? A pobożni synowie Seta i pogańskie córki Kaina nie mogły doprowadzić do narodzin olbrzymów i całkowitego skażenia ludzkiego ciała i rozumu. Dlatego, że czytamy tak. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka, czyli wielka złość, rozumiecie, bardzo źli byli, co nie, na ziemi i że wszelkie jego myśli, czyli nie dość, że wielka złość, to wszystko, o czym myślał, wszystkie jego myśli na ziemi, wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca, czyli jego pragnienia, nie, są ustawicznie złe, czyli są ciągle złe, czyli ci ludzie nie mieli w sobie już nic, wszystko, co w nich było skażone, co nie, czyli do tego stopnia, że Bóg zalał wodami potopu ziemię. Okay? My rozumiemy, że oni rodzili hybrydów. Nie? I teraz, ja nie wiem, bo ja o tym nie będę mówił, ale teraz chyba ktoś, rozmawialiśmy kiedyś o Henochu, gdzie jest napisane w tej księdze, że ci olbrzymi mieli 3000 łokci. Pamiętacie? Okay. Nie pamiętam już teraz nazwiska fachowca od tego języka. On obliczył, że to jest 300 cubics, co znaczy 450 feet, co po polsku by znaczyło 120 metrów wzrostu mogli mieć. Nie? I inni ludzie mówią, że my nie znamy zawartości DNA, na przykład anielskiej, jak mogą mieć power, że ci ludzie naprawdę na początku mogli tyle mieć, ci olbrzymi, bo to... Okej, tak tam jest napisane, nie? To jest inny temat, tylko mówię myśl, co nie? I dalej, co nie? To było potomstwo tych ludzi. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło
drogę swoją na ziemi. Jest już napisane, że wszelkie ciało. Jedną rzecz jeszcze musimy wiedzieć. W takiej, powiedzmy, tabeli czasowej, nie? Mniej więcej od przyjścia tych aniołów do potopu, wiecie, ile lat jest? Jak myślicie, tak? Jakbyście sobie chcieli powiedzieć? Tak mniej więcej, na oko. Długo czy krótko? Nie wiemy, nie? Wiecie, ile jest? Koło 1000. 1000 lat. Okay? Czyli to nie stało się tak, że oni się urodzili olbrzymi, a Bóg od razu coś tam zrobił. Dobra, nie będę mówił, bo nie chcę, wiecie, bo tam te poza biblijne teksty mówią więcej na ten temat, nie? Ale nie będę tego mówił. Czyli to nie było tak, że to wszystko jakoś trwało. Czyli oni mieli dużo czasu, żeby się zepsuć do końca, co nie? Czyli Bóg dał dużo czasu na to, nie? Te ostatnie nawet, to powiedział, że 120 lat to jeszcze Noe Arkę budował, kiedy oni już wszyscy praktycznie wiedzieli, że potop będzie. Bo to już było wiadomo, że będzie. Rozumiecie, budował tą, nie? Tą Arkę przykładowo, no nie? Czyli jak już powiedziałem, że te wszelkie ciało, to jest ciało, czyli jest basar, czyli ciało, napisałem po angielsku body flesh, bo w języku angielskim czasami niektóre słowa są lepiej, bo są na przykład nawet jak niebo, po polsku nie ma niebo, jest, po angielsku jest sky i heaven, czyli jest łatwo nawet rozróżnić pewne myśli, o którym niebie mowa, prawda? Czyli to jest osoba zmysłowa, nawet mięso to jest to słowo, czyli rozumiecie, wszelkie mięso, wszelkie ciało, czyli fizycznie oni się po prostu skazili, tak? Była czyli korupcja i tak dalej, już to kiedyś wcześniej tam mówiliśmy ostatnim razem, nie? Ja. Czyli biorąc jeszcze, ok, jeszcze sekundę do tyłu, w moich notatkach mam coś takiego, że gdyby to nawet były bezbożne kobiety i pobożni mężczyźni, nie skaziłoby się ciało. Rozumiemy, że to w ogóle nie pasuje w kontekst, tak? Samo z siebie, jak się czyta wersety, to nie pasuje. Nawet nie trzeba do hebrajskiego zaglądać, do dosłownie, jak to znaczy, że nie mogły to być ci synowie Boży, którzy wstąpili, to nie mogli być synowie, potomkowie Seta. Nie? Pobożność w tym wypadku nie ma nic wspólnego, bo gdyby oni byli pobożni, to by nie latali za pogańskimi, powiedzmy, kobietami. Right? Okej. Okay. Nawet mam zapisane, 1034 lata od narodzenia Henocha do potopu było, nie? Teraz tak. Dalej w tym temacie aniołowie, córki ludzkie. Argumenty przeciwko tej teorii, że anioły nie mogą się rozmnażać, nie? Argumentem jest to, że aniołowie nie mogą się rozmnażać. Okay? I podawane są dwa wersety, jedna i ta sama historia, ale dwa różne wersety. Jeden z nich to jest mowa, nie wiem, czy pamiętacie, kiedy przychodzą chyba faryzeusze do Jezusa, była u nas pewna kobieta, która miała 7 mężów. Miała jednego, umarł, drugiego, aż tak do 7. I czyją żoną ona będzie w niebie? Po zmartwychwstaniu ludzie nie będą się żenić, ani wychodzić za mąż, lecz będą jak aniołowie. Ja dodałem Boży w niebie. To jest ta Liga Biblijna Biblia, ona jest z Biblii, bo jest bardzo dobrze przetłumaczone, ale mimo wszystko tam jest słowo Boże jeszcze, nie? Boży w oryginale, więc dodałem to, jak aniołowie Boży w niebie. I mówią, że aniołowie się nie żenią, bo ten werset ma o tym świadczyć. Bardzo podobny werset, ta sama historia w Ewangelii Łukasza teraz, tam był Mateusz wcześniej. Lecz ci, którzy zostali uznani za godnych dostąpienia przyszłego wieku oraz zmartwychwstania, nie będą się ani żenić, ani wychodzić za mąż. Będą oni równi aniołom i nie będą już umierali, a jako zmartwychwstali będą synami Boga. To jest Ewangelia Łukasza 20, 35-36 tej Ligi Biblijnej, co nie? Okej, i teraz te wersety mają mówić nam o tym, że aniołowie nie mogą się, wiecie, nie żenią się, nie mogą się rozmnażać, okej? I teraz tak, kluczami tych wersetów jest słowo. Mowa jest przede wszystkim o kim? O ludziach, nie o aniołach. Jest mowa o tym i o czasie, kiedy to się będzie działo. W jednym miejscu jest napisane po zmartwychwstaniu, w drugim miejscu jest napisane dostąpią przyszłego wieku. Tu nie jest, jest mowa o ludziach, którzy będą już z Bogiem w niebie. Jest napisane tak, po zmartwychwstaniu ludzie nie będą się żenić, ani wychodzić za mąż, lecz będą jak aniołowie, są te Boży w niebie. Okay? I w drugim miejscu, że ci, którzy zostali uznani za godnych przyszłego wieku oraz zmartwychwstania i dalej, będą oni równi aniołom i tu jest napisane, że jako zmartwychwstani będą synami Bożymi. Okay? Mowa jest, ci, którzy zostali uznani, mowa jest ludzie. Nie jest mowa o aniołach. Te wersety nie mówią nic, czy aniołowie mogą się żenić, wychodzić za mąż, czy cokolwiek. Nie? Niektórzy mówią, że nie ma żadnego wesela w niebie. Bóg stworzył aniołów raz,
nie mają potrzeby się rozmnażać, bo oni nie umierają. Okay? My, ludzie, Bóg wiedział, że tak jest, kazał zaludniać ziemię. Więcej wam powiem. Ja z tego, co się orientuję, to będzie wesele w niebie. Nie? Słyszeliście o tym, czy nie? Wesele baranka? Nie słyszeliście? Okay. Może to nie będzie takie wesele, takie, ale Słowo Boże mówi, że będzie wesele w niebie, jakieś tam, nie? Baranka, nasze z nim. Okej, okay. To tyle, jeśli chodzi, nie wiem, czy tyle, jeszcze może będzie. I teraz tak, te wersety, co przed chwilą były, one nie mówią o tym, czy aniołowie mogą się rozmnażać, czy się nie mogą rozmnażać. Nie? Nic wspólnego z tym nie mają. I naprawdę to są główne wersety, bo gdzie nie przerabiałem ten temat, wszyscy te wersety podawali, nie? Gdzieś tam. Wszyscy się na tych dwóch wersetach opierali, że Jezus powiedział i tak dalej, i tak dalej. Nie? I teraz tak, przyjrzymy się temu, to będzie bardzo ciekawe teraz. Nie? Co to, czy kto to są synowie Boży? No bo wiecie, tutaj nie mam w notatkach, ale kojarzą mi się różne wersety, bo to jeszcze można było dalej wejść w to. Nie? Czy aniołowie mogą być synami Bożymi? Nie? Czy to jest w ogóle możliwe? Nie? Bo wiemy, że Syn Boży to jest Jezus, tak? Ale czy aniołowie też tak mogą być synami Bożymi? Nie? I tu się przyjrzymy temu, nie? Tej myśli. Okej, okay, dobra, dalej. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły się im córki, ujrzeli synowie Boży. Okay? Synowie Boży występują w Biblii kilka razy. Fajnie, że masz, Rysiu, ligę biblijną. Masz tę Biblię? Super. Dlatego, że ona jeszcze jeden werset ekstra tłumaczy prawidłowo. Nie? Bo synowie Boży, słowo Benei HaElohim, występują głównie w Księdze Joba. Co nie? Tutaj oczywiście w tej pierwszej Mojżeszowej i w Księdze Joba występują. Przynajmniej trzy razy jest napisane, że kiedy Bóg tam, powiedzmy, miał spotkanie, zebrali się wszyscy synowie Boży i nawet przyszedł szatan. Nie wiem, czy pamiętacie takie miejsca? Ale też jest w 5 Mojżeszowej 32:8, co nie? Taki werset, gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwa narodom, gdy rozdzielał synów ludzkich, już ustalał granice ludów według liczby synów Bożych, co nie? I ja wam powiem, na ten temat pogadamy. To jest co się działo po potopie, jak Bóg przydzielił hierarchię aniołów, to co apostoł Paweł mówi, że walczymy ze zwierzchnościami i tak dalej, i tak dalej. Tu jest wyraźnie napisane, że po potopie, kiedy Bóg podzielił ziemię, podzielił na narody i języki, przydzielił każdemu z tych narodów aniołów. Okay? I to, o tym mówi ten werset. W innych tłumaczeniach jest synów Izraela, nie? Że według liczby synów Izraela. Izraela jeszcze nie było wtedy, nie? Kiedy on to robił, także nie mógł to być Izrael. O tym porozmawiamy, to jest też bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, to będzie ten dodatek drugi, okay? O tych synach Bożych, o w ogóle hierarchii aniołów, o tym świecie aniołów nad nami. Nie? I o tym jeszcze wam powiem, od razu może wyprzedzę troszeczkę, że wiecie, jakbym się zapytał, ilu aniołów się zbuntowało, to byście powiedzieli ilu. Jak myślicie? Co mówi Biblia? Piotr mówi 1/3. A gdzie to jest zapisane, Piotr, pamiętasz? Okej, to jest napisane w Księdze Objawienia, nie? W Apokalipsie, że został strącony wielki smok, bla, 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 i ogonem swoim ściągnął 1/3 gwiazd, nie? Czyli ściągnął 1/3. Wszyscy mówią, że 1/3. Ilu aniołów było w ogrodzie? Kusiło Ewę. Co Biblia mówi? Jeden, nie? Jeden, okej. Okay. Tu w tym miejscu, to też Henoch mówi, okej, nieważne, nie wiemy ilu, ale on mówi 200, nie? Tu się zbuntowało 200. Tutaj Bóg przydziela ziemię, ludzkie narody i w psalmie 82 mówi, że i oni się zbuntowali. Rozumiecie? Apostoł Paweł mówi, żeby kobiety w czasie modlitwy nakrywały głowę ze względu na aniołów. Pismo Święte mówi o więcej niż jednym buncie aniołów. To nie jest tak, że zbuntowali się wszyscy. Ta 1/3 to jest dopiero w Księdze Objawienia, na sam koniec. Nie? Jakbyśmy mieli tylko Stary Testament i żyli gdzieś tam w jakimś momencie, nigdy byśmy nie wiedzieli o 1/3. Czyli o co chodzi? Aniołowie mają wolną wolę, tak jak my i oni tak samo upadają, mogą upadać i tak dalej. Nie? Dlatego, okej, okay, inny, tak powiedziałem, to za następnym razem o tym. Nie? To też jest bardzo, bardzo ciekawe, bo my, Słowo Boże mówi, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, nie z ludźmi, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami i tak dalej, tak? Ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Nie? Czyli synowie Boży. Mowa jest o synach Bożych, o ponadziemskich istotach, którzy po prostu tam się gdzieś zebrali, co nie? Okej. Okay. Tu jest jeszcze krótka definicja z Wikipedii na temat tych Nephilim. To są ci, którzy upadli i w tym stanie trwają. Czyli w owych czasach również i potem synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi. Potem widzieliśmy, to już jest po potopie, widzieliśmy też tam olbrzymów. I tutaj jest to słowo Nephilim. Po angielsku cały czas mi się to wypowiada. Nephilim po polsku, nie? Czyli
tych, których olbrzymów im rodziły, ci widzieli też ich po potopie. Wiecie, bo jak oni tam poszli, to mówili, że tam jest lud rosły, ale widzieliśmy tam też olbrzymów, nie? Czyli był lud rosły, czyli jacyś duży ludzie i widzieli jeszcze tych samych olbrzymów, nie? Co ciekawe. I teraz jeszcze jest taka rzecz, że nie wiem, czy pamiętacie, że oni tam przynieśli kiść winogronu, że musiało, nie wiem, czy pamiętacie, nieść dwóch ludzi. Mówi wam to coś, czy nic? Jak kiść winogronu wygląda normalnie? Kto widział? Mała, nie? To rozumiecie, tu już mamy hint, czyli podpowiedź, że oni już mieli coś genetycznie z żywnością też robione. Rozumiecie? Czyli ci olbrzymi musieli się najeść, bo to no, nie wiemy, ile ton to jadło, wagon dziennie czegoś. Czy, ja nie wiem, tylko tak myślę. Czyli już to jest jedno słowo, że oni, to co my mamy, a co my mamy w naszych czasach? Tak samo mamy żywność już coraz bardziej chemicznie czy genetycznie mieszaną. Czyli wygląda na to, chociaż to jest po potopie, to nie są ci sami, bo to są dwie różne historie, przed i po potopie. Ale widzimy, że po potopie już podobne rzeczy zaczęły się dziać. Nie? I teraz już też to wyprzedzam trochę, ale dlatego tych po prostu potomków aniołów, bo to jest to jest duchowy bój, w którym aniołowie chcą zwyciężyć. Oni nie chcą sądu, oni chcą zwyciężyć. Nie? Do końca chcą zwyciężyć przez ludzi, używając ludzi. I dzisiaj w naszych czasach, bo mówimy w kontekście całego nauczania o dniach Noego i o naszych czasach, oni cały czas chcą zwyciężyć. Oni używają pewnych ludzi, polityków, milionerów, miliarderów i tak dalej, tak? Bo oni cały czas chcą zwyciężyć. Chcą zwyciężyć, żeby Boży plan do końca się nie spełnił, do samego końca, nie? I są przekonani, że wygrają, nie? I tak mi się teraz taka myśl nasunęła, nie? Bo ktoś po tamtym ostatnim nauczaniu mówił, no a co na to naukowcy, na ten cały, powiedzmy, wiecie, kosmologię biblijną, nie chcę mówić płaska ziemia, nie? Bo to chodzi też o firmament mi bardziej, nie? Ale tak sobie pomyślałem, no to zapytajmy się Sorosa, nie? Na przykład, co on na ten temat sądzi, nie? No, rozumiecie mi, co na to naukowcy? Oni doskonale mają, czy uniwersytety, czy tak dalej, wszystko pod sobą, cały, mieszał większość. To jest wojna duchowa o nasze wieczne życie. To nie jest tylko od tam do jakiego kościoła kto chodzi, kto tam w co wierzy albo do czego się modli. To jest duchowa wojna o nasze życie, o życie naszych dzieci, o każdego człowieka, co nie? Którą szatan po prostu z Bogiem walczy o nas. Nie? I dlatego temat ten jest ważny w tym kontekście, żebyśmy wiedzieli, z kim walczymy, żebyśmy mniej więcej mieli biblijne poznanie struktury przeciwnika. Co nie? Tego wszystkiego, zobaczcie, już powiedzieliśmy o kontekście, takim kontekście jak ta, powiedzmy, płaska ziemia, a Biblia mówi co innego. Nie? Wszystkie te starożytne księgi są absolutnie zgodne z Biblią. Nie? Czyli teraz niektórzy mówią największe zwiedzenie, nie? Ta płaska ziemia. To nie jest prawda, to nie jest największe zwiedzenie. Nie? To jest bardzo duże zwiedzenie, ale nie jest największe. Nie? Największe jest to, że Jezusa ludzie nie mogą poznać. To jest największe zwiedzenie. Nie? Że człowiek żyje, jeśli odchodzi z tego świata bez Boga, bez Jezusa, bez nowonarodzenia. To jest największe zwiedzenie. Nie? Okay. Jeszcze jedna myśl. W tym wszystkim na przykład zwłaszcza w tym ostatnim, poprzednim nauczaniu, to wiecie, jaka myśl się nasuwa? Czy na pewno Bóg powiedział? Czy na pewno tak jest? Czy na pewno to jest, rozumiecie, jak czytamy Biblię, czytałem tam wtedy te wersety po kolei? Czy na pewno tak jest? Nie macie takich myśli nieraz? Czy na pewno tak jest? A nie ma, diabeł nie powiedział, a czy na pewno Bóg powiedział? Czytaliśmy Słowo Boże, Bóg powiedział. A czy na pewno Bóg powiedział, że tak jest? Czy tak? Na pewno, nie? Okej, dobra. Dalej. Anioły, i to już takie podtematy małe, mogą przyjąć fizyczną formę, okej? Zobaczcie, Abraham karmił aniołów. Jest napisane, że to są już wyrywkowo te wersety z pierwszej Mojżeszowej, rozdział 18, a podniósł oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Trzech mężów, trzech mężczyzn, zobaczył trzech ludzi, co nie? Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze. Potem odpoczniecie pod drzewem. Zobaczcie, taki niby werset, żeby przyniesiono wody, abyście obmyli nogi. Jak wybrudzili sobie nogi, bo co? Szli. Nie unosili się lekko w powietrzu na skrzydełkach czy cokolwiek, tylko po prostu szli, się wybrudzili. Nie? I rozumiecie, czyli to nam mówi, że to normalnie byli jak ludzie, co nie? I odpoczniecie pod drzewem. Byli zmęczeni, tego nie wiemy. Nie? A przyniosę także kawałek chleba, abyście się posilili, czyli też jedli. Nie? I co oni powiedzieli? Nie, przynoś, my ten jesteśmy. Nie potrzebujemy. Powiedzieli, uczyń tak, jak powiedziałeś. Czyli dalej anioły mogą przyjąć fizyczną formę. Przyszli też do Lota. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstańcie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli, nie, będziemy nocowali na dworze. A on wyprawił im ucztę, bo on tam nalegał, potem jednak weszli, nie? A on wyprawił im ucztę, upiekł prześniki i jedli. Czyli normalnie jedli, co nie? Czyli ci aniołowie, wiemy, że to są aniołowie, nie? Bo Biblia mówi, że to są aniołowie. A oni siedli, normalnie jedli, powiem, nie? I teraz tak, wyprawił im ucztę i potem tak... Tamci wywołali Lota i rzekli do niego, gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy, wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Rozumiemy, co znaczy poigrali, tak?
mieli z nimi po prostu no, seksualne jakieś tam rzeczy, chcieli z nimi sobie robić. Nie? Zobaczcie, ludzie z aniołami. Nie? Wiecie, czemu Bóg zniszczył tą Sodomę i Gomorę? Zobaczcie, że Bóg nie ma litości, jeśli się dobrze czyta Pismo Święte, tylko dla jednej kategorii ludzi, dla takich powiedzmy hybrydów. Okay? Dla wszystkich zawsze daje szansę, nikogo nie każe wycinać i mordować, powiedzmy. Nie? Dzieci, kobiety i tak dalej, starców. Tylko tych jednych, to nie są czystki etniczne, które Bóg kazał Żydom robić, jak niektórzy mówią, co to za Bóg jest. Nie? Jezus mówi, ja i ojciec jesteśmy jedno. Jeżeli patrzymy na Jezusa, a on mówi, że jest taki jak ojciec, nie? No a tu widzimy Boga, który czystki etyczne robi, a tu mówimy Jezusa, który Bóg kocha. Bóg kocha wszystkich ludzi. Bóg kocha swoje stworzenie. Bóg, ale nie ma żadnej tolerancji, zero tolerancji dla nie swojego stworzenia, zwłaszcza dla tych częściowo aniołów. Okay? Co dalej? Jakub walczył z aniołem, prawda? Jest napisane, że Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. Co to, do rana chyba, nie? Bił się z nim fizycznie, czyli coś tam. Jeszcze mówi, nie puszczę cię, aż mnie nie pobłogosławisz. W końcu ten go uderzył. I na koniec Jakub powiedział, widziałem Boga i nie umarłem. Nie? A to tak notabene, akurat przypomniała mi się jeszcze jedna myśl. Odnośnie Eliasza w niebie i Jezusa, który mówi, że nikt nie wstąpił. Słowo Boże na przykład mówi, że nikt Boga nie widział. Wiecie o tym? Nikt nigdy Boga nie widział. A Słowo Boże mówi, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Okej? Okay? Czyli w pewnym momencie te dwa wersety same w sobie są przeciwko sobie. Nie? To jest kontradykcja. Jest wiele miejsc, bo o tym kiedyś tak sobie myślałem, żeby pogadać o sprzecznościach w Biblii. Że Mojżesz, Boga Ojca nikt nigdy nie widział, ale Mojżesz rozmawiał twarzą w twarz z Bogiem Jezusem. Ten sam Bóg. Rozumiemy, nie? Tak samo jest wiele takich miejsc, gdzie w Biblii są napisane pewne rzeczy, jeśli się nie rozumie kontekstu, może być sprzeczność. I podobnie może być właśnie w tym, co Jezus mówi, że nikt nigdy nie wstąpił, on mówi o czym innym, a wiemy, że Eliasza Bóg zabrał. Okej, wizyta aniołów i mówi o tym list do Hebrajczyków apostoł Paweł. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy nie wiedząc o tym aniołów gościli. Czyli gościli aniołów, tak jak gościł ich Abraham i gościł ich Lot, co nie? Czy o nich mówi, czy może o więcej ludziach? Nie wiemy, nie? Ale gościnności mamy nie zapominać, bo możemy gościć aniołów, którzy po prostu przychodzą jak ludzie. Nawet się nie można zorientować tego, nie? Że to nie są ludzie. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma we wiecznych pętach w ciemnicy na wieki, na wielki dzień sądu. Czyli dalej to jest werset, który ma mówić, że aniołowie mają jakąś formę fizyczną, może to już nie jest taka fizyczna, ale później możemy zobaczyć, że on ich trzyma gdzieś tam na dole, w ziemi jest napisane, nie? Bo jakieś tam, jak mówiłem o tym Szeolu, to jest jedno miejsce, które jest Tartaros. Oni mówią niektórzy, że ten Tartaros to jest jeszcze głębszy Szeol, nie? Czyli w ziemi gdzieś tam trzyma, nie? Anyway. Także też tak może być. Aniołowie, już mówiłem wcześniej chyba, że mieli pokarm, tak? Mówiliśmy o bannie, czy nie? Czym się wydaje? Że wszyscy, co? Wszyscy jedli chleb anielski. Zesłał im żywność do syta, nie? A człowiek chleb mocarzy spożywał, żywność zesłał im do syta. To jest ten sam werset, tylko w różnych tłumaczeniach. Chleb mocarzów jadł człowiek, a zesłał im pokarm do sytości. Nie? Czyli jeżeli ludzie się mogli tym pokarmem najeść, tą manną, no to jakaś musiała być w miarę fizyczna. Jeszcze wam powiem taką ciekawą myśl. Nie pamiętam, słuchałem jakiegoś takiego rabina i nie pamiętam, ten rabin powiedział, że ta manna, bo oni tam biorą różnych komentatorów, takich naprawdę z dawno, dawno, nie? Żydzi mają swoje takie różne księgi, czy Rashi, czy ten Rambam, czy różnych, nie? Że manna miała smak taki, jaki kto miał ochotę na to w danym momencie. Rozumiecie? Czy to nie była manna, jak my znamy, jakaś tam papka, tylko okej, miał ochotę na lody waniliowe, to zaspokajało mu potrzebę. Miał ochotę na cokolwiek. Rozumiecie? Coś takiego. Nie wiem, czy to prawda, ale ten człowiek tak nauczał. Nie, nie wiem, skąd on to brał. Ja pamiętam, bo to wiecie, on nauczał, ja słuchałem i nie wiem w tym momencie, kogo on tam cytował. Nie? I teraz tak. Aniołowie, anioły, a nie synowie Seta. Ojcowie Kościoła. I tutaj ja to wziąłem z języka angielskiego, co nie? Nie będziemy tego czytać, żeby nie przedłużać, ale Philo of Alexandria, Justin Męczennik, Ireneusz, Artynegos i tak dalej, i tak dalej. Współcześni uczeni o tym też mówią, nauczają do dzisiaj. Nie? Wielu, wielu ludzi. Mam tutaj, nie wiem, kilkunastu. Okay. Księgi apokryficzne o tym piszą. Flawiusz, czyli rzymski historyk, nie?
Józef Flawiusz i te inne księgi, które teraz tu napisałem. Oni o tym też mówią, że to byli aniołowie. I teraz jeszcze sama myśl. Co znaczy ten termin synowie Boży? Okay? Kim są synowie Boży? Jest napisane, że ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były ładne, że pewnego dnia przyszli, więc wiele razy występuje to słowo synowie Boży. Synowie Boży reprezentują bezpośrednie stworzenie Boże. To, co stworzył Bóg bezpośrednio, to są synowie Boży. I zaraz zobaczymy to. Nie? A więc mówiąc inaczej, nie narodzili się oni z innych istot, ani nie mieli ludzkich, ani innych rodziców, ale byli ukształtowani przez samego Boga. To są synowie Boży. Okay? I teraz zobaczymy to dalej. Jeżeli macie w Ewangelii Łukasza 3,38, to jest z Biblii Tysiąclecia, dlatego że Biblia Tysiąclecia to przetłumaczyła dobrze. Nie? Jest rodowód. Nie? Jest rodowód Jezusa. Jest wymienione i jak już dochodzi tam do tych ostatnich, jest napisane syn Enosza, syna Enosza, syna Seta, syna Adama, syna Bożego. Widzicie to? Adam był synem Bożym, Biblia o nim mówi. W oryginale tak jest, że jest synem Bożym. Biblia Tysiąclecia akurat w tym miejscu ma to dobrze przetłumaczone. Inne mają, że był, który był Boży, albo jakoś inaczej tam. Nie wiem, jak macie tam wy, nie? Czyli Adam to jest syn Boga. Adam był stworzony bezpośrednio przez Boga, nie? Który pochodził. Ale w oryginale to słowo syna, wszędzie jest to samo słowo. Rozumiecie? I teraz tak. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, wtóry człowiek sam Pan z nieba. Pierwszy Koryntiasz. Czyli Jezus też jest Synem Bożym. Co nie? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Okay? I przyjrzymy się słowo jednorodzonego. Co to znaczy? Co nie? Monogenos składa się z dwóch elementów. Monos i genos. Monos to jest sam, tylko jeden, jedyna rzecz, samotny. Czyli coś jedynego, coś wyjątkowego, nie? Oddzielonego. Genos to jest rasa, rodzaj, potomek, rodzina. Czyli coś, co idzie w jednej linii jakby. Co nie? I tu w hebrajskim jest słowo min, to są też te liczby w konkordancji słowa tego, Stronga, co nie? O co chodzi? Rodzaj. Jednorodzonego, czyli był tylko jeden z jednej rasy jakby. Jeden jedyny Jezus był, co nie? A kiedy Bóg stwarzał wszystko, to coś takiego powiedział, że mówił o drzewach, o trawie, aby rodziły według swojego rodzaju. Rodzaju swego owoc na przykład, rodzaju swego, ze swojego rodzaju. Każda roślina miała rodzić według, na przykład czy ptactwo, wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzaju swego, co nie, ma się rozmnażać. Wszystko miało rozmnażać się być według rodzaju swego. Jest napisane, że Jezus jest jeden w swoim rodzaju, okej? I w tym zrozumieniu rozumiemy, że drzewka rodzą drzewka, że zwierzątka rodzą zwierzątka, że ludzie rodzą ludzi, nie? I że Bóg zrodził Boga. I teraz dałem tutaj tak, bo nikt nie wie, jak Bóg wygląda i tak naprawdę nikt nie wie, jak wygląda Jezus, okej? Okay? Rozumiemy, że nikt nie wie, bo te zdjęcia, które my tam gdzieś mamy, to nie jest Jezus, tylko jakieś zdjęcia, nie? Kogoś, okej? Okay? Czy tam rysunki, nie? Czyli Bóg stworzył po prostu Boga, no nie? I teraz mówiąc dalej o tym, kim są synowie Boży, w tym samym temacie, bo to pokazałem tych gości, że rozumiemy, że tych dwoje ludzi nie mogło stworzyć tego gościa potworka. No nie? Hello się mówi, synek. Że tych dwoje ludzi nie mogło stworzyć według swojego rodzaju tego kogoś. No nie? Posłuchajcie. Teraz, kim są synowie Boży? Chrześcijanie są synami Bożymi. My, nasza nowa natura, nowonarodzeni. Słowo Boże mówi tak. Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby stali się synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Ja rozumiem, że w wielu miejscach tam jest napisane dziećmi Bożymi, ale musicie wiedzieć, że w oryginałach w większości jest synami Bożymi. Nie? Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi, list do Rzymian. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, abyście się stali nienaganionymi i szczerymi dziećmi.
Tam jest słowo w oryginale synami bożymi, bez skazy pośród tego złego i przewrotnego ludu. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi. Tam jest słowo synami bożymi i nimi jesteśmy. Jesteśmy umiłowani teraz, tu jest znowu dziećmi, ale w oryginale jest synami bożymi jesteśmy. Bóg narodził nas na nowo, jesteśmy dziećmi, synami bożymi. Rozumiemy teraz tą myśl, że synowie Boży to jest to, co Bóg stwarza z pierwszej ręki. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w Nim chodzili. Lecz którzykolwiek Go przyjęli, tym dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tymi, którzy wierzą w imię Jego, który nie z krwi, ani z kości, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są. Biblia Gdańska, dlatego tak chyba się ciężko czyta. Lecz ci, którzy zostali uznani za godnych dostąpienia przyszłego wieku oraz zmartwychwstania, nie będą się ani żenić, ani wychodzić za mąż, będą oni równi aniołom i nie będą już umierali, a jako zmartwychwstali będą synami Boga. Zwróćcie uwagę, to jest ten werset, który czytaliśmy wcześniej, czy który czytałem, mówiący o tym, że aniołowie mogą się żenić, czy nie. Rozumiemy, że my w niebie będziemy dziećmi, synami Bożymi, kiedy już się narodziliśmy na nowo, wszystko stało się nowe. Nasza duchowa natura z Boga czyni nas dziećmi Bożymi. To jest coś, co pochodzi prosto od Boga. Chociaż mamy to ciało jeszcze, chociaż jesteśmy w tym świecie, ale synami Bożymi jest to, co zostało stworzone bezpośrednio przez Boga. W tym przypadku my jesteśmy synami Bożymi. I jeszcze dodałem jeden werset, bardzo ciekawy, bo my mamy przejąć miejsce aniołów, to co czytałem wcześniej, którzy mieli panować nad tymi. Nie wiem, czy wiecie, co Jezus mówi, dam ci 2 miasta, 10 miast, 5 miast, takie różne rzeczy, to już inny temat, ale czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Coż dopiero zwykłe sprawy życiowe. Czyli synowie Boży może być taki tytuł dany aniołom. Po prostu to są Boże bezpośrednio przez Boga stworzone stworzenia, powiedzmy istoty. W tym przypadku my jesteśmy synami Bożymi, kobiety, mężczyźni, wszyscy. Nie? Synami Bożymi jesteśmy. Więc to jest jakby ostatni w tej całej myśli. Kim są synowie Boży? Pytanie. To są niebiańskie istoty duchowe. Nie? Ci synowie Boży tam w 6 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Czy ja jasno się w tym wszystkim wyraziłem, czy nie? Dało się to wyjaśnić, czy nie? Dużo tych wersetów było, to nie było krótkie, było mi się wydaje, bo było. Wydaje mi się, że to było wyczerpujące. Bez wątpienia Pismo Święte mówi, że synowie Boży to byli aniołowie. Nie? 100%. Jesteście ze mną, czy to trzeba będzie jeszcze raz powtórzyć? Nie?